Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym to rozpoczniemy tworzenie widoku zarządzania użytkownikami, w którym to widoku użytkownik będzie mógł zmienić swoje dane, zmienić hasło do swojego konta oraz będzie mógł przeglądać swoje zamówienia. Dlatego to w tym odcinku jeszcze raz skorzystamy z mechanizmu ASP.NET Identity. I skopiujemy jeszcze jedną funkcjonalność zarządzania użytkownikami, gdzie wykorzystamy możliwość zmiany hasła użytkownika oraz dodamy możliwość zmiany danych użytkownika. Czyli teraz pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to w katalogu Controllers utworzymy teraz nowy kontroler, Manage Controller. Kliknijmy katalog prawym klawiszem i dodajmy nowy kontroler. Add new controller. Wybierzmy MVC5 empty controller i nazwijmy ten controller manage controller. I dodajmy go do naszego projektu. Dobrze, dodaliśmy nasz controller i przekopiowaliśmy do niego tylko te potrzebne fragmenty kodu, które będą nam potrzebne z przykładowej aplikacji. Czyli przekopiowaliśmy tutaj sobie Application User Manager. Tutaj stworzyliśmy sobie takiego enuma Manage Message ID, gdzie będziemy przechowywać dwie wartości: Change Password Success i Error. Jeżeli zmiana hasła była sukcesem, jeżeli zmiana hasła jest jakiś błąd. Tutaj mamy Authentication Manager przekopiowany i tutaj mamy naszą metodę Index, która będzie wyświetlała nasz główny widok. Tutaj będzie sprawdzała, czy coś w temp data było przekazane. Tutaj będziemy sprawdzać, czy użytkownik jest z roli administrator. Tutaj pobierzemy dane odnośnie użytkownika. Jeżeli te dane były jakiś błąd, no to wyświetlimy error. A tutaj będziemy tworzyć nasz model. Czyli może teraz dodajmy nasz model do naszego projektu. Dobrze, dodamy teraz View Model do naszej aplikacji. Do folderu View Models dodamy View Model. Add. Nazwijmy tą klasę Manage View Models. Add. Dobrze, i do tej klasy dodamy kilka View Modeli, częściowo skopiowanych z przykładowej aplikacji i dostosowanych do naszych potrzeb. Dobrze, dodaliśmy nasz view model i w naszym view modelu będą dwie klasy. Będzie klasa Manage Credential View Model. To jest klasa, która właśnie jest wykorzystywana tutaj, gdzie ją tworzymy w metodzie index Manage Credential View Model oraz klasa Change Password View Model, która to będzie służyć do modyfikacji hasła, a ta będzie służyć do zmiany danych użytkownika. Dobrze, wróćmy do naszego kontrolera i teraz, tak jak tutaj pokazywałem, tutaj mamy metodę index, tutaj mamy metodę change profile, czyli tutaj będą zmieniane dane użytkownika, będzie pobierany użytkownik. Jeżeli ten użytkownik będzie pobrany, to jego dane użytkownika będą zmienione na podstawie tych danych, które będą przesłane. Będzie zmieniony i następnie będzie uaktualnione te dane. Jeżeli pojawią się jakieś errory, to będzie wywołana metoda addErrors i będzie sprawdzane też, czy formularz jest isvalid. Jeżeli nie jest poprawnie zwalidowany, to wtedy będzie właśnie tworzona zmienna temp data, gdzie będą przekazywane dane odnośnie, które były niepoprawnie zwalidowane i będzie przekierowanie do akcji index, a właśnie w tej akcji będzie sprawdzane, czy jakieś dane są. Jeżeli są, to będą wyświetlone. I jeszcze kolejną metodą, którą mamy, to mamy metodę change password, w której to możemy zmienić hasło. No i tutaj jest Sync in Async, czyli zalogowanie asynchroniczne, które jest wykorzystywane przez tą metodę, co skopiowaliśmy. Change password, tutaj jest find by async i tutaj jest sync in async. I to jest po prostu
ta metoda, która jest wykorzystywana przez change password. A więc w naszym manage kontrolerze, który praktycznie przekopiowaliśmy z tej przykładowej aplikacji, dostosowaliśmy do naszych potrzeb, przekopiowaliśmy tylko te potrzebne metody. Także tutaj mamy jeszcze raz application user manager, tutaj mamy authentication manager, tutaj mamy naszą metodę index, którą już omówiłem, tutaj mamy metodę do zmiany naszych danych użytkownika, jak są pobierane dane, modyfikowane i wykonywany update. Jeżeli coś się nie powiedzie, no to informacje o błędach są przekazywane z powrotem do metody index, które to w metodzie index są wyświetlane. Bo tutaj jest przekierowywanie do metody index, wykorzystanie wzorca PRG, post redirect get, a tutaj jest metoda change password, która też wykorzystuje właśnie metodę sync i async. Dobrze. I wykorzystuje też metodę addErrors. A to jest ta metoda addErrors. Dobrze, to teraz będziemy musieli dodać sobie do naszej aplikacji kolejną rzecz, czyli będziemy musieli sobie dodać już ten widok. Mamy kontroler, mamy nasz view model, to teraz jest nam potrzebny jeszcze widok. Czyli dodajmy sobie do naszej aplikacji widok, add view. Widok będzie się oczywiście nazywał index i go dodamy. Add. Dobrze, tu jest widok wygenerowany, gdzie jest użyta layout, right section layout, a my to zastąpimy i zastąpimy to troszeczkę innym widokiem, który teraz wkleimy. Ja już sobie przygotowałem i tutaj będziemy używać manage layout. Nasz widok będzie wyświetlał możliwość zmiany danych użytkownika, które są zapisane w profilu użytkownika i na dole strony dostarczymy możliwość zmiany hasła. Tutaj jest właśnie możliwość zmiany danych użytkownika. Tutaj będziemy w tym formularzu, będziemy wywoływać metodę change profile, czyli możliwość zmiany danych użytkownika w naszym kontrolerze manage. I tutaj jest formularz odnośnie zmiany danych naszego użytkownika. To jest ta część. A na dole będziemy mieć możliwość zmiany hasła. Będziemy wywoływać metodę change password naszego kontrolera manage. I tutaj jest możliwość zmiany hasła. Dostarczamy tabelkę, gdzie możemy zmienić hasło i oczywiście zatwierdzić zmiany. Dodane są skrypty odnośnie walidacji, czyli jQuery, jQuery validate, jQuery validate intrusive. To też już wszystko znamy. A tutaj jest jeszcze taki if, który będzie wyświetlał w zależności, czy hasło będzie zmienione poprawnie, czy będzie success, czy będzie błąd, będzie wyświetlał informację hasło zmienione pomyślnie albo wystąpił błąd. Czyli w naszym widoku index dostarczamy tabelkę do zmiany danych użytkownika i tutaj poniżej dostarczamy tabelkę do zmiany hasła. Te dwie rzeczy. Dobrze. I jak widzimy, nasz indeks, widok indeks korzysta jeszcze z manage layout. Z manage layout to jest bardzo prosty layout, a wszystkie mechanizmy, które tutaj w tym layoutie będą dodane, to już są bardzo proste. Zaraz je omówimy. Dodajmy teraz ten layout. Czyli przejdźmy do widoków, do folderu shared. Zaznaczmy sobie tą nazwę. Ctrl copy, Ctrl C i dodajmy tutaj nasz layout. Add view, który będzie się nazywał manage layout. Oczywiście nie będzie korzystał, nie będziemy korzystać tutaj z żadnego layoutu, nie będziemy korzystać też z naszego layoutu, tylko to będzie całkiem nowy layout, który będzie służył nam do sekcji właśnie zarządzania użytkownikami, do sekcji, bo ta sekcja też będzie administracyjna, będziemy tam w tej sekcji też sobie dodawać jakieś kursy. I klikamy add, dodajemy nasz layout. Dobrze. Dodaliśmy nasz layout, ja tu już uzupełniłem kod, a więc tutaj no standardowo w sekcji head są dodawane style, tak jak wszystkie nasze layouty wykorzystywały. Tutaj footer no to są standardowo, tak jak na wszystkich naszych layoutach, są te linki do stron statycznych.
ten copyright, no i sekcja scripts dodawana. A tutaj jedyną rzeczą, którą w sekcji nagłówek zrobiliśmy inaczej, to po prostu tutaj to jest ten div, gdzie dodajemy takie menu, gdzie jest start i twoje dane. Start przenosi nas do naszej głównej akcji, indeks kontrolera home, natomiast twoje dane przenosi nas do akcji indeks kontrolera manage, czyli tutaj właśnie jest to, będzie przenosiło nas do tego widoku, w którym jest, będziemy mogli zarządzać naszymi danymi, czyli zmienić dane użytkownika i zmienić hasło. Tutaj jeszcze potem dodamy kilka innych linków. Przykładowo dla każdego użytkownika dodamy tutaj możliwość, jeszcze będzie następny link i dodamy stronę, gdzie będzie możliwość przeglądania zamówień. A dla administratora, to będzie taki link, który będzie tylko dla administratora, dodamy tutaj możliwość dodawania kursów do bazy na przykład. No i tutaj jeszcze wyświetlamy ilość elementów koszyka, partial, login partial, czyli standardowe elementy, breadcrumb, czyli ścieżkę nawigacyjną. No i tutaj wyświetlamy naszą zawartość strony, czyli nasz widok, w tym wypadku indeks, który z tego korzysta, czyli nasz formularz do zmiany danych użytkownika i nasz formularz do zmiany hasła. A więc tak. To jest nasz layout, już żeśmy go dobrze omówili. Metodę index też żeśmy już dobrze omówili. View model też żeśmy omówili. I manage controller też żeśmy omówili. I jeszcze na manage controller zastosowaliśmy authorize, atrybut authorized, żeby do naszego manage controllera mieli dostęp tylko użytkownicy, co są zalogowani. Tutaj później dodamy tutaj też takie akcje, jak właśnie dodawanie kursów do naszej strony i ta akcja będzie dostępna tylko dla administratorów. Wtedy nad tą akcją dodamy atrybut, że użytkownik musi być z roli administratora. Dobrze. No i tutaj mamy przekopiowany kod z naszej przykładowej aplikacji, gdzie wykorzystaliśmy go, więc tutaj stworzyliśmy metodę index. Następnie tutaj stworzyliśmy metodę change profile, w której dajemy możliwość zmiany hasła, znaczy przepraszam, zmiany profilu użytkownika, czyli zmiany danych użytkownika. Pobieramy użytkownika, modyfikujemy jego dane, uaktualniamy dane w bazie. Tutaj jeżeli jakieś były błędy, no to dodajemy te błędy, żeby można je było wyświetlić. Tutaj akurat sprawdzamy, czy model state jest valid, czyli formularz jest prawidłowo zwalidowany. Jeżeli nie, no to ładujemy dane do temp data, a te dane z temp data wykorzystujemy tutaj, przekierujemy w widoku index, żeby wyświetlić błędy. W widoku index tutaj sobie sprawdzamy, czy jesteśmy administratorem. Tutaj pobieramy dane odnośnie użytkownika, sprawdzamy, czy są jakieś błędy. No i wyświetlamy dane. Wyświetlamy widok, czyli wyświetlamy możliwość zmiany hasła. I tutaj u góry zmiany danych użytkownika. W kontroleru jeszcze mamy oprócz change profil, czyli zmiany danych użytkownika, jeszcze mamy metodę change password, w której dajemy możliwość zmiany hasła. No i add errors i sync in async to są metody, które są wykorzystywane przez metodę change password. No i change profil też jest wykorzystywany, add errors są metody pomocnicze. A więc tak by wyglądał nasz widok. Teraz uruchommy aplikację i zobaczmy, jak to będzie działać w praktyce. Uruchommy i zobaczmy, co żeśmy teraz w tym odcinku dodali. Że nasza aplikacja się uruchomiła i teraz, tak jak powiedziałem, do tego kontrola mają dostęp tylko osoby zalogowane. Także musimy się zalogować. Zalogujmy się. Zalogujemy się, korzystając już z przykładowego konta. Klikamy zaloguj. Zostaliśmy zalogowani. I tutaj mamy możliwość przejścia do sekcji manage, nawet podpowiada się. I jak sobie klikniemy w link naszego użytkownika zalogowanego, przejdziemy do sekcji manage. To jest właśnie ta sekcja, która wykorzystuje kontroler manage i ten widok index, który żeśmy teraz dodali. Dobrze, i to jest właśnie ten widok. Jesteśmy teraz w widoku Manage
index. To jest widok dla naszego kontrolera manage, czyli naszej akcji index, którą żeśmy przed chwilą dodali. I tak jak widzicie, tutaj mamy nasze dane, twoje dane. Możemy te dane zmodyfikować i mamy możliwość zmiany hasła, gdzie możemy zmodyfikować hasło. Zmodyfikujmy sobie na przykład dane Tomek Kowalski, miła 45 przez 12, Katowice i modyfikujemy. I dane zostały zmodyfikowane. Tutaj możemy sobie zmodyfikować też hasło. Musimy jeszcze potwierdzić hasło, jeszcze raz. I klikamy zmień. I widzimy, wprowadziliśmy złe hasło. Dobrze, nie, teraz nie pamiętam, jakie tam było hasło. To musielibyśmy sobie zrobić tak, że przejdźmy na przykład do strony głównej, albo od razu wylogujmy się. Zarejestrujmy nowego użytkownika, na przykład irek@wp.pl, hasło, ustawimy hasło, zarejestrujemy, a password za krótki. Jeszcze raz zarejestrujemy. Teraz żeśmy zarejestrowali i teraz możemy przejść do naszej sekcji Manage. Tu danych użytkownika jeszcze nie ma, no bo te dane są zbierane albo przy pierwszym zamówieniu, albo teraz tutaj w tej sekcji możemy sobie te dane uzupełnić. Czyli możemy sobie na przykład teraz wpisać Irek Nowak, miła, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, jakiś jeszcze inny adres e-mail i zapisać. Dane zostały zapisane, a teraz możemy zmodyfikować hasło. Modyfikujemy hasło. A, wprowadziłem inne hasło. Jeszcze raz. I teraz są poprawne. Teraz możemy zmodyfikować. I teraz hasło zostało zmienione. I to jest właśnie ten widok, który żeśmy teraz dodali, gdzie możemy zmodyfikować dane odnośnie użytkownika i zmodyfikować hasło, które nam się udało zrobić. I tutaj właśnie będą linki. To jest link, który będzie odsyłał do tych danych. Tutaj będzie nas odsyłał link do strony głównej. I tutaj sobie jeszcze będą dodane następne linki, to będzie możliwość przeglądania zamówień i będzie też możliwość dla administratorów, to będzie dostępne tylko dla administratorów dodawania na przykład kursów do naszego sklepu. Dobrze, a więc zarządzanie naszymi użytkownikami, modyfikacja danych użytkownika i modyfikacja hasła została dodana prawidłowo, wszystko to działa bardzo dobrze, możemy zamknąć naszą aplikację, zatrzymać. Możemy wrócić do naszego kontrolera. To było pierwsze, co żeśmy przekopiowali. Utworzyliśmy klasę kontrolera, manage controller i przekopiowaliśmy częściowo jego kod z naszej przykładowej aplikacji, w której jest mechanizm ASP.NET Identity, logowania i rejestracji użytkowników. Przekleiliśmy ten oto kod. Teraz go sobie tutaj powolutku przewiniemy jeszcze raz. Ten oto kod. I gdzie wykorzystaliśmy metodę index.
którą dostosowaliśmy do naszych potrzeb. Następnie metodę change profil. Stworzyliśmy sobie metodę change profil, która zmienia hasło użytkownika, zmienia dane użytkownika. To sobie ją dostosowaliśmy do naszych potrzeb. Właściwie ją sobie stworzyliśmy. Pobieramy tutaj dane odnośnie użytkownika. Tutaj zmieniamy dane, wpisujemy nowe dane i uaktualniamy użytkownika. Jeśli jest jakieś błędy, to tutaj je przekazujemy do metody addErrors. Tutaj sprawdzamy, czy formularz jest prawidłowo zwalidowany. Jeśli nie, no to przekazujemy błędy i przekierowujemy do akcji index. Jeśli jest prawidłowo, to też przekierowujemy do akcji index. I tutaj utworzyliśmy metodę changePassword, którą tak samo przekopiowaliśmy i dostosowaliśmy do naszych potrzeb. No a tutaj są metody pomocnicze addErrors i syncInAsync, które są wykorzystywane przez metody changePassword i changeProfil. Następną rzeczą dodaliśmy viewModel, gdzie wykorzystujemy changePassword viewModel do zmiany hasła i manageCredentialViewModel, który wykorzystujemy do zmiany danych użytkownika. I tutaj są definiowane nasze właściwości dane użytkownika. A tutaj jest właściwość odnośnie changePasswordViewModel. I dodaliśmy do naszej aplikacji index, którym to wykorzystujemy nasz nowy layout, manage layout, który to dodaliśmy. Manage layout jest bardzo prosty, standardowy. Tutaj mamy nasz stopkę z linkami, mamy nasz nagłówek, gdzie w tym nagłówku dodaliśmy te linki do odnośnie akcji index, kontrolera home i odnośnie akcji index, kontrolera manage, gdzie się przekierowujemy do start, czyli do naszej głównej strony, albo do naszej strony twoje dane, czyli gdzie możemy modyfikować dane użytkownika. No i tutaj mamy koszyka, tutaj mamy logowanie standardowe, no i ścieżka nawigacyjna, gdzie jesteśmy. A w naszym widoku index, który wykorzystuje właśnie ten layout, tutaj utworzyliśmy formularz, w którym to mamy tabelkę, w której to możemy modyfikować dane naszego użytkownika, która to wykorzystuje właśnie metodę change profil, czyli modyfikacja danych użytkownika, kontrolera manage. I dodaliśmy kolejny formularz, gdzie zmieniamy dane odnośnie hasła i wykorzystujemy metodę change password. I tutaj jest tabelka, w której to pobieramy dane odnośnie nowego hasła. I to wszystko. Także w tym odcinku to by było wszystko. Dodaliśmy sobie takie zarządzanie naszym kontem użytkownika, dającym możliwość zmiany danych i zmiany hasła. W tym odcinku to by było wszystko. Oddamy teraz tylko kody do naszego repozytorium. Klikamy prawym source control commit. Dodamy komentarz panel zarządzania modyfikacja danych użytkownika i damy sobie commit. Dobrze, nasze wszystkie zmiany zostały wkomitowane do naszego lokalnego repozytorium. Teraz synchronizujemy to z repozytorium zdalnym, klikamy synchronizacja i oddajemy kody na nasze repozytorium zdalne na Visual Studio Online. Dobrze, wszystkie zmiany zostały wprowadzone. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję.